Własne lokum to marzenie niejednej rodziny czy singla. W suwałkach buduje się ogrom lokali mieszkalnych, ale nie słabnącym zainteresowaniem cieszą się również mieszkania z rynku wtórnego. Serwis rankomat dokonał sprawdzenia cen w tej części oferty i dokonał porównania. Wartości metra kwadratowego w kilkudziesięciu miastach Polski. Suwałki wypadają nie najdrożej. Spośród 77 lokalizacji, a analizowano miasta liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, nasze miasto znalazło się na 46. lokacie, na pierwszym miejscu z najniższą ceną. Jastrzębie Zdrój. W mieście leżącym tuż przy granicy z Czechami za metr kwadratowy lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym trzeba zapłacić średnio 3651 zł. W suwałkach o ponad 1800 zł. więcej. Metr mieszkania z historią lokatorską to wydatek zbliżający się do kwoty 5500 zł. Taniej jest w Ełku. Tam za metr zapłacimy nieco ponad 5200 zł. Łomża. Porównywalnej wielkości miasto w tym samym co my w województwie tam metr mieszkania na rynku wtórnym przekroczył już 5900 zł. W znacznie większym białym stoku, stolicy województwa podlaskiego, cena metra sięga 6800 zł. Znów mogą zwalić ceny w stolicy kraju ponad 11700 zł. Tańszy jest Kraków. Ale niewiele. Tam za metr mieszkania oferujący je oczekują średnio około 9900 zł. W Gdańsku oczekiwana zapłata to przeciętnie 9853 zł, ale w położonej tuż obok Gdyni niespełna 8700. W województwie Podlaskim średnia cena metra użytkowanego już lokalu to ponad 6100 zł. Taniej jest w województwie warmińsko-mazurskim 5218. Średnia obliczona ze wszystkich województw to 6330 zł.